Ostatni tydzień w polskim internecie był naprawdę bardzo intensywny. Od kiedy tylko nie tak dawno temu Sylwester Wardęga wspomniał o połączeniu kropek i o pewnej sytuacji, o której my nie wiemy, aczkolwiek gdybyśmy się dowiedzieli, to zmienilibyśmy zdanie na temat pewnych osób, a także pewnych sytuacji. Według mnie prędzej czy później coś pewnie... Ciekawy jestem, kurwa. Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktu. Miejsce miała ogromna afera wokół Stu. Miejsce miała również ogromna afera z Gargamelem, gdzie jego wizerunek, jego autorytet został zburzony, a ludzie stwierdzili, że sam stał się jedną z tych osób, o których niegdyś nagrywał materiały. Jednocześnie na Twittera, a także wiele innych miejsc w internecie wylała się masa brudów także na innych youtuberów, takich jak DJ Palasite. I w taki sposób dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy obecnie, kiedy tak naprawdę tamta sytuacja pośrednio mogło spowodować wielki upadek polskich influencerów, a przynajmniej tych co niektórych, ponieważ obecna sytuacja dosłownie przypomina początek końca. I w dzisiejszym odcinku o tym wszystkim wam opowiem. Tak więc przed wami wielki możliwy koniec, a jednocześnie upadek polskich influencerów. Na przestrzeni ostatnich 2 tygodni doszło do prawdziwego upadku polskich youtuberów. Zresztą ten film miał się tak nazywać, aczkolwiek Gimpson mnie ubiegł. Tak czy tak, na przestrzeni ostatnich 2 tygodni doszło do wysypu niepokojących informacji o pewnych twórcach i w dzisiejszym odcinku postanawiam streścić to wszystko i zamknąć w jednym długim filmie, abyście dowiedzieli się absolutnie wszystkiego. I w związku z tym, że odcinek ten dotyczy naprawdę bardzo ciężkich tematów, przejdźmy od razu do sedna. Tak więc cześć, jestem Mondar i zapraszam was serdecznie do oglądania. A zacznijmy od tego, od czego to wszystko się zaczęło, czyli od dramy Stu. Tak więc zacznijmy sobie od sprawy Stu, która niejako rozpoczęła tą całą lawinę, którą obserwowaliśmy w tym i zeszłym tygodniu. Czyli legendarnego youtubera, który z internetu zniknął trochę ponad 3 lata temu. I zanim przejdziemy sobie do czasów teraźniejszych, najpierw podsumujmy sobie jego czas tuż przed jego zniknięciem i tuż po nim. Tak więc cofnijmy się do drugiego kwartału 2020 roku, przełom kwietnia i maja. Team X, pierwsza wersja tego projektu, kończy się sporą porażką. Część uczestników projektu wypina się na Stu, a ponadto dochodzi do kilku innych dramek z nim związanych. W każdym razie właśnie sprawa rozpadu Teamu X wówczas była całkiem sporym tematem w internecie. Między innymi Wardęga, który wówczas był w trochę lepszej formie komentarii niż obecnie, sam całkiem mocno drążył ten temat. I wówczas poza głośnym rozpadem Teamu X pojawiło się także kilka innych dość niepokojących sytuacji wokół Stu, takich jak chociażby pojawienie się kilku storiesów, czy oświadczeń w internecie od byłej przyjaciółki Stu, czyli Sukanek, która to nagrała story na Instagramie, gdzie siedzi zapłakana i wypowiada następujące słowa. Jestem naprawdę silna i myślałam, że nic mnie nie złamie, ale przez 5 lat byłam okłamywana i ktoś okłamywał mnie na temat tego, czy zrobił komuś krzywdę. I to nie chodzi o osobę pełnoletnią, tylko o osobę niepełnoletnią. Chodzi o osobę, która miała bardzo mało lat. Jestem strasznie przykro z tym, bo gdybym wiedziała, to nigdy bym na czego nie pozwoliłabym po prostu. Jest mi po prostu tak źle. Jak mogłam żyć z taką osobą, jak mogłam tego nie widzieć, jak mogłam być tak zaślepiona. Ja wiem, że ja byłam chora, ale pewne rzeczy można jakby... Wcześniej pojawił się jeszcze u niej ponad półgodzinny materiał o tytule Koniec przyjaźni, który właśnie do jej relacji ze Stu się odnosił. I relacja generalnie była całkiem skomplikowana i w tamtym też momencie Fagata, czyli ówczesna była od pewnego czasu dziewczyna Stu, rozpoczęła live'a na Instagramie, który dzisiaj jest już dość słynny, gdzie siedzi zapłakana i mówi pewne niepokojące rzeczy. Według wielu kluczowe jest to jedno z pisanych storek u Sukanek, gdzie m.in. ta pisze: nie pozwolę już na to, żeby osoba, która jest p***wilem, była osobą publiczną. I niestety wszystko złożyło się w ten sposób, że właśnie w okolicy tamtej storki Stu zniknął z internetu. Dokładnie 27 maja 2020 roku opublikował swój ostatni film na YouTubie. I wyparował, bez słowa. I przez kolejne 3 lata kilkukrotnie byliśmy w stanie o nim usłyszeć. To pojawił się w odcinku nieudanego Teamu X2, kiedy to uczestnicy tej edycji nagrali film, gdzie organizują urodziny Stewarta. Ponadto po necie latał klip z jakiegoś spotkania biznesowego związanego z NFT, gdzie Stu również się pojawił, ponieważ
innymi projektami zajął się w momencie, kiedy skończył z YouTube'em. I w teorii wszystko było w porządku, aczkolwiek do czasu, kiedy to szeryf internetu Wardęga, a także kolejna dość kluczowa w tym mainstreamowym internecie postać, czyli Boxdel, zaczęli trochę ciągnąć ludzi za nos, mówiąc o pewnej sytuacji, przez którą wszyscy patrzyliby trochę inaczej na Fagatę, że wydarzyło się coś, ale sami nie powiedzą co i że jak już internet się dowie, to będzie dość mocno. Ale... Czemu inaczej, bo jakby wiesz tak, co oni... Tak, ale Boxdel, zadam ci pytanie, nie? No. Gdyby cały internet się dowiedział o czymś, to trochę inaczej by patrzył na Fagatę. I wiesz do czego piję. No, na pewno... Rząskie tereny. Tak, ale nie, no ja to wiesz, ja to... No to odpowiedz mi, gdyby cały internet się o tym dowiedział... O tej sytuacji, co tam jest w tle. To czy byś... czy by inaczej patrzyli? Na pewno trochę. No widzisz, masz już odpowiedź, nie? Myślę, że kiedyś wy... Zawsze wychodzi... Mnie wygadywaliście. Chociaż według mnie prędzej czy później coś pewnie... Ciekawy jestem, kurwa, bo po co? Albo chyba z dwa, albo trzy, albo pewnie myślę. I internet słysząc te słowa zaczął kopać. Między innymi do gry wkroczyli high quality detektywi z TikToka, którzy połączyli pewne kropki i dokopali się do pewnych rzeczy. Między innymi wówczas po internecie latać zaczęła głosówka udostępniona przez Sukanek, nagrana przez Fagatę do niej prywatnie. Ludzie zaczęli snuć teorię, że Stu zrobił kiedyś coś złego, mając kontakty z osobą poniżej 15 roku życia. I przez długi czas w internecie dochodziło do wielu dyskusji w tym temacie. Między innymi warto tutaj zwrócić uwagę na ostatnie słowa Boxdel z konferencji Fame Friday Arena. Chcę dodać tylko tyle, żebyście... No, żeby nikt nie bronił Stuarta. To jest taki mój ważny statement. A konferencja to nie jest też miejsce, żeby gdzieś tam o tym gadać. Indywidutek, też insynuacji, ale są też potwierdzone rzeczy, które już teraz mogę powiedzieć, że no, ogólnie myślę, że to będzie naprawdę gruba rzecz, nie? Okej, czyli ty wiesz, że jakieś informacje jeszcze, będą... Ja chcę jeszcze powiedzieć, tak? Że nad tym siedzą chyba nie tylko już komentatorzy, nie? Tylko to już może być gdzieś tam już szerzej. Dlatego, żeby nie zagrozić tej sprawie, to nie chciałbym się już tutaj wypowiadać na ten temat. Okej, to ja tylko dosłownie jedno pytanie. Myślę o panelu drugim, Agata. Myślę, że też. Zdecydowanie jest tutaj coś mocniejszego na rzeczy. I tak trwało to przez pewien czas, a w końcu światło dzienne ujrzał wywiad Kuby Wątora z dziewczyną, która w wieku 14 lat miała mieć kontakty ze Stu, który wówczas m.in. miał prosić ją o zdjęcia. Sam wywiad jest naprawdę bardzo długi i jest dosłownie wypchany rozmaitymi screenami, czytaj relacjami pewnych rzeczy z tamtego okresu. Rzekomo Stuart ze swojego obecnie usuniętego konta na Facebooku miał wysyłać do 14-letniej wówczas dziewczyny różnego rodzaju wiadomości. Typowy tekst. No, także tak. Oni, czyli nie pytam kto, ale czyli Stuart nie był jedyny. Nie, właśnie jeżeli myślicie, że Stuart był jedyny, to nie ma sensu w ogóle zrzucać tej całej dramy tylko na niego, bo ich było o wiele więcej. Ich takich, którzy pisali na przykład. Dokładnie. I prosili o zdjęcia. Niektórym się na tyle śmignęło, że po prostu ledwo skończyli 18 lat, albo jeszcze nie mieli 18 lat też, nie? Ale większość influencerów ma swoje za uszami, praktycznie wszyscy. Jedyna osoba, o której ja kompletnie nic nie słyszałam, żeby coś takiego robiła, to był Rezi. I to jest jedyna osoba, o której ja słyszałam, że jest czysta. Generalnie w tym momencie cała sprawa się póki co zatrzymuje, ale z pewnością eskaluje do jeszcze czegoś większego. Sam uważam, że jako youtuber nie powinienem mówić, czy Stuart jest winny, czy nie. Od tego są inne organy. Niestety, chociaż dziewczyna dosadnie pokazuje pewne rzeczy w tym wywiadzie, to siłą rzeczy wspomina tutaj o pewnych innych twórcach youtubowych, którzy również mogą mieć swoje za uszami, aczkolwiek jednak o nich nie powie, bo się boi. Podobnie jak zresztą kilka innych postaci w internecie, które nagle zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu, które uważają, że w sumie coś wiedzą i to coś mocnego, ale o tym nie powiedzą, bo NDA. I tak, znając życie, słyszeliście już tą formułkę ze 100 razy na przestrzeni tego tygodnia, ale NDA nie będzie cię obowiązywać, kiedy w całą sytuację zamieszane jest popełnienie przestępstwa albo osoba, która to przestępstwo popełniła. Pozostając jeszcze na moment w sprawie tego wywiadu. Okazuje się, że dziewczyna, z którą wywiad został przeprowadzony, który zresztą pojawił się na jej kanale, czyli Olciak93, jest w rzeczywistości tą samą osobą, o której Gimper mówił w swoim pierwszym filmie, w którym wspomniał o całej sprawie. Miał on dostać wiadomości oraz
oraz screeny od samej dziewczyny powiązane ze sprawą. Aczkolwiek przed opublikowaniem informacji, które dostał, chciał najpierw sprawdzić temat, m.in. spotykającym z dziewczyną, aby ta przy nim zalogowała się na konto, z którego rzekomo screeny mają pochodzić. Aczkolwiek dziewczyna postanowiła wypuścić to wszystko do internetu szybciej, właśnie za pośrednictwem tego wywiadu. I tak, w wywiadzie znajdują się te screeny, są naprawdę niepokojące, tylko że pamiętajcie, że za pomocą screenów bardzo łatwo jest kogoś oskarżyć. I zapamiętajmy, że screeny nie są wystarczającymi dowodami. Co więcej, to nie my powinniśmy to analizować w kontekście prawnym na własną rękę, a organy do tego przeznaczone. A skoro już o odpowiednich organach mowa, w czwartek ze strony Stewarta pojawiło się oświadczenie poprzez jego adwokata. Między innymi mogliśmy się o nim dowiedzieć na transmisji na żywo u Nitrozyniaka. Generalnie niemal w całości odnosi się ono właśnie do wspomnianego wywiadu, który przeprowadził Kuba Wątor. I przy tym wszystkim istotne jest zakończenie tego oświadczenia. W związku z powyższym pan Stewart Barton podejmie odpowiednie kroki prawne i nie pozostanie bierny, zwłaszcza wobec oskarżeń ze strony osób, które dążą do odwrócenia uwagi opinii publicznej od prawdy. W związku z tym Stew ma podjąć odpowiednie kroki prawne w całej tej sytuacji. Na ten moment nie wiemy nic więcej i nie wiemy, w jakim kierunku dalej to podąży. Możemy tylko obserwować i czekać na dalszy rozwój sytuacji. Ja przy tym chciałbym tylko jeszcze raz przypomnieć, żebyśmy nie wyciągali zbyt pochopnych wniosków. Część internetu już zdążyła określić Stewarta winnym na podstawie screenów, które zobaczyliśmy na wywiadzie, a także wielu innych pogłosek latających po internecie. Pamiętajcie, że w takiej sytuacji naprawdę nie wiemy wszystkiego. A we właśnie takich sytuacjach, gdzie dojść mogło do jakiegoś przestępstwa, prawdziwa analiza tematu oraz wydanie wyroku jest po stronie odpowiednich organów, a nie po stronie internetu. Aczkolwiek sama sytuacja, jaka wydarzyła się ze Stew, pociągnęła za sobą szereg innych sytuacji z udziałem youtuberów, czytaj influencerów, o których po prostu nie mieliśmy pojęcia, a są warte nagłośnienia. A więc przejdźmy do tego, co stało się później, czyli do odkopania pewnych konkretnych materiałów związanych z DJ-em Palasidem. Tak jest, on generalnie od lat nie ma najlepszej reputacji w internecie. Poczynając od cofania się 10 lat do tyłu, do jego dramki z Gimperem, kiedy wprowadził reżim i zakaz komentarzy, łapka w górę, w dół i tak dalej. No, więc moi drodzy, myślę, że reżim zostaje wprowadzony i mam was w dupie. Hejt ani koment wam nie dawło, nie. Aczkolwiek wracając do totalnej apokalipsy polskiego YouTube'a obecnie, ludzie zaczęli wywlekać pewne rzeczy z okolic 2016 roku. I dopiero teraz, po sytuacji ze Stew, ludzie faktycznie wzięli pod uwagę wydarzenia z tamtych czasów. Mianowicie Palasite miał swoją serię z oglądania snapów od widzów, gdzie dochodziło do chociażby takich rzeczy. Okej, okay, lecimy dalej i Maulo, coś nie wiem, skąd te niki wymyślać. Ola Boga, Heniu, wszyscy święci, o matko i ja pierdolę. Myślę, żebym klepał, normalnie klepałbym, a co? Nie wiem ile... Wiem, za chwilę powiecie. Ale ona może mieć poniżej 18 lat i w ogóle żadwel, nie szanujesz fanek, jesteś żałosny. Nie rozumiem po prostu, jak możesz tak wtorsować widzów. Wal! Pel! No ale to, że klepałbym, to i tak jej wyślę. To i tak jej wyślę. I to jest ten przykład, który też pewnie widzieliście wielokrotnie w ostatnim czasie w internecie, ale faktycznie on wybrzmiewa dość mocno. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę inne poczynania DJ-a Palasida, kiedy ten dość mocno zwraca uwagę na to, że miło byłoby mu dostać pewne pikantne zdjęcie od swoich widzek. I faktycznie dostawał je, przeglądając je na swoich odcinkach. Przecież ja tylko chciałem nagrać odcinek ze Snapchata, no. I ja nie wiedziałem, że tam będą takie snapy. Ja nie spodziewałem się takich snapów. Było straszne. No ale jak było dużo łapek, no to powiedziałem, że nagram. Teraz nie wiem, że jeszcze odpalę Snapchata. Ja nie wiem. I tak on naprawdę rozpoczął odcinek ze Snapa w ten sposób, nazywając go Pękła mi guma. Myślę, że to wszystko nie wymaga komentarza ode mnie, bo pewnie wszyscy dobrze wiecie, co i tak mógłbym powiedzieć. Tak, trudny temat. Tak samo jak trudny tematem dla osób zamieszanych,
a także dla osób, które musiały obserwować to, co się działo, jest ostatnia drama Gargamela, która również wyszła na fali tego, co ostatnio działo się ze Stu i całą resztą. Tak więc Gargamela zdecydowanie znacie wszyscy. Gargamel przez lata był naprawdę sporym youtuberem, a jednocześnie tym prawdziwym szeryfem internetu. Jeżeli odwaliłeś coś w 2016, 17, może nawet jeszcze 18, 19 roku, jeżeli zobaczyłeś film, gdzie na miniaturce jest twoja morda na kanale Gargamel Vlog, to mogłeś wiedzieć, że już coś jest nie tak i przez najbliższy rok nie będziesz mieć zbyt łatwo. Gargamel w swoim komentarypiku naprawdę dysponował sporą siłą. Zapewne wszyscy pamiętacie jego film o Karolku, który tak swoją drogą teraz dość mocno mu oddał, ale o tym zaraz. Jego filmy o Wardędze, o gościu, który wysłał się w paczce, ale nie wysłał się w paczce, o chmielarku czy całej reszcie. Ostatni swój film Gargamel opublikował 2 lata temu, zebrał ponad 4 miliony wyświetleń, co jest kolosalnym wynikiem. Aczkolwiek obecnie, kiedy zajrzymy w strefę komentarzy pod tym filmem, zobaczymy takie komentarze jak: naczelny moralizator polskiego internetu okazał się tyranem i damskim bokserem. Kto by się spodziewał? Tyle lat myśleliśmy, że Gargamel krytykuje toksyczne zachowania wobec kobiet, a on po prostu poradnik nagrywa. Tak więc, co się stało? Gdzieś na początku tego tygodnia była dziewczyna Gargamela, Laura, publikuje TikToka, który trwa ponad 8 minut, w którym mówi o toksycznej relacji, która łączyła ją i Gargamela. Sam TikTok poszedł gigawiralem w internecie, zbierając na ten moment prawie 2 miliony wyświetleń. I sama powiedziała, że postanawia poruszyć ten temat teraz, ponieważ wcześniej obawiała się ewentualnego zagrożenia ze strony mizoginistycznych widzów Gargamela. Teraz nie mieszka już w Polsce i postanawia zabrać głos w tym temacie. Sama w materiale stwierdza, że padła ofiarą groomingu. Laura, będąc w związku z Kubą, miała lat 16, za to Kuba 25. Nie będę tutaj streszczał całego filmiku i całej sytuacji, bo znając życie, przez ostatnie dni obejrzeliście ją w internecie jakieś 200 razy. W każdym razie sam materiał publikowany przez Laurę jest pełen różnych screenów, a także nagrań. Dalej se kurwa, tu, tam sram, przebij se, tu zrób se kolczyki, tam zrób kolczyki. Zrób się takim Frankensteinem jak te wszystkie kurwa typiary, co ich nikt nie kocha w życiu. No się przynajmniej ładnie pokazują na Instagramie. Lajka dostaną. Jakiegoś kurwa frajera, co szuka sobie dupy do porucha. Miałam wpływ na to, że... Co ty zrobiłeś? Dlaczego na mnie plujesz? Jedna. Ty na przy mnie? Ani razu... I spróbuj! Nie dotykaj mnie w ten sposób! Ty ze mną spędzałaś czas. Teraz? Nie, oplułaś mnie, powiedziałaś, ty że... Ty mnie przed chwilą oplułeś i to dosłownie naplułeś na mnie. Wow, super. A kiedy ze mną spędziłaś czas? Nie! Ale to ty mnie wtedy... Teraz... Upierdol mnie! Przybij mi teraz! Przestań. Przypierdol mi w mordę. Przestań. Jeśli... Masz nieczysto w mieszkaniu. O. Tyle powiedziałam. Tak? Dobra. Tak? Przestań. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Możesz przestać. Ja też tak mam, tak? Też mam tak ujebane. Fajnie. Dobra. Możesz nie coś tak mam. Co tu jest? Co tu jest? W odniesieniu do nagrania, które pojawiło się dziś wieczorem, mam kilka zdań od siebie. Przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów. To, co zrobiłem w 2020, jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale jestem gotowy przyjąć wszelkie konsekwencje tych działań. Wiele z was pewnie słyszało plotki na temat mojego rzekomego trafienia do szpitala psychiatrycznego pod koniec 2021. Nie wiem, skąd takie informacje, tak naprawdę to poszedłem wtedy na odbieg alkoholowy i zacząłem terapię pod tym kątem, na którą uczęszczam do dziś i która uczy mnie zdrowego reagowania na stres i emocje, z którymi kompletnie sobie wtedy nie radziłem. O mojej trzeźwości często mówię na streamach, pracuję nad sobą i z roku na rok staram się być lepszym człowiekiem. Wiem, że nic nie jest w stanie odwrócić tego, co zrobiłem, skupiam się na dalszej pracy nad sobą i znów z całego serca przepraszam. Kuba. I co tu dużo mówić, sytuacja odbiła się dość mocno na Gargamelu. Między innymi generator Frajdy wycofał się ze współpracy z Gargamelem. Oni we dwójkę mieli podcast dwóch typów podcast, który teraz skończy się najpewniej jako zero typów podcast. To tak pojedynczo, trochę średnio. Bartek napisał, że był przez Kubę okłamywany i że jest przerażony tym, co zobaczył. Warto też wspomnieć, że 3 lata temu miała miejsce podobna sytuacja, tym razem z jeszcze poprzednią dziewczyną Gargamela, czyli Dianą, która to po wypowiedzi Kuby podczas jego podcastu sama napisała post na Facebooku, gdzie zdradziła pewne rzeczy i właśnie zarzuty o agresję czy nadmierne kontrolowanie mocno pokrywają się z zarzutami od Laury. A skoro jeszcze o tym mowa, to warto w tym miejscu wspomnieć o pewnych osobach, które postanowiły bronić Gargamela, zrzucając całą winę na dziewczynę.
twierdząc, że jest to swego rodzaju zagrywka w celu rozpromowania swojego TikToka bądź OnlyFansa. I nie, takie rzeczy nie są w porządku. Tym bardziej, że sam Gargamel przyznał się do tego wszystkiego i nie ma co poszukiwać tutaj dziury w całym i doszukiwać się jakiegoś ukrytego sensu w publikacji tych rzeczy. A ludzie starający się na siłę zmienić wydźwięk całej sytuacji naprawdę powinni sobie odpuścić. To jest naprawdę straszne, że w obliczu tego wszystkiego, czego się dowiedzieliśmy, dalej pojawiają się takie zdania. Internet zwraca też uwagę na fakt, iż Gargamel chodząc z Laurą miał 25 lat, a ona miała 16. I z prawnego punktu widzenia, ze względu na to, iż w Polsce wiek przyzwolenia to 15 lat, Gargamel nie zrobił nic karalnego ani nielegalnego. Natomiast z moralnego punktu widzenia wygląda to już trochę inaczej. Ponadto samo stosowanie przemocy psychicznej, plucie na kogoś bądź popychanie kogoś, wszystko to, co słyszymy na nagraniach, jest absolutnie niewytłumaczalne. Warto w tym miejscu przywołać słowa prawa Marcina. Ale taki youtuber, który pouczał wszystkich, teraz okazuje się, że został oskarżony o grooming. Grooming to jest tak zwana w rozumieniu kodeksu karnego elektroniczna korupcja osoby poniżej 15 roku życia i to jest tutaj kluczowe. Tu nie doszło do czynu zabronionego, 16-latka ma prawo spotykać się z 25-latkiem. Nie wiem, czy tam w ogóle dochodziło do jakichś kontaktów intymnych, to ich pierdza. Sprawę też niejako youtuber potwierdził, bo przeprosił za całą sytuację, czyli no nie mówimy już w pewnym sensie o domysłach, tylko o potwierdzonych. I ciężko stwierdzić, iż ludzie są oburzeni tym wszystkim i naprawdę zawiedzeni tym, że gościu, który przez lata krytykował pewne osoby, stał się taki jak te osoby. Dla mnie, jak i pewnie dla was, także jest to spory szok. Tak samo jak sporym szokiem jest nagły atak Karolka, który rzucił swoim tekstem. Za takie zachowanie chętnie wylałbym resztki z miski po challenge'u na ciebie, a Marcin Dubiel powinien wypi***lić cię do Kenii. Strażniku moralności, wygrałeś z każdym, a przegrywasz sam ze sobą. Generalnie mocne i przerażające. Jednocześnie Kubłem Pomyj dostał La Carną. To jest jeden z tych youtuberów, którzy nagrywają filmy typu Dlaczego ja? Ukryta prawda. Takie komentowanie, tego wyjaśnienie fabuły Dlaczego ja? Co do niego w internecie pojawiły się screeny wiadomości, które ten wysyłał do 16-letniej dziewczyny, kiedy ten był już dorosły. Na przykład pisał o zostaniu jej tatusiem w sypialni, do czego zresztą odniósł się na swoim Twitterze. Cześć, w dzisiejszej wiadomości chciałbym się odnieść do ostatnich postów, które są zamieszczone na Twitterze. Prawdą jest, że w okolicach 2017-2018 pisałem z osobą z mojego community w sposób niestosowny, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiek wymienionej osoby, miała ona wtedy 16 lat. Nasza relacja ograniczała się do sporadycznego flirtu i nigdy nie przeniosła się do realnego świata. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że była to relacja obustronna. Niemniej biorąc pod uwagę niepełnoletność, nie powinienem był pisać do niej w sposób, w jaki to robiłem. Biorę w pełni odpowiedzialność za całą sytuację na siebie, ponieważ sam wtedy byłem osobą pełnoletnią. Obecnie jestem już znacznie dojrzalszym człowiekiem, który zdaje sobie sprawę z dużej wagi czynów osoby publicznej i nigdy nie dopuściłbym się powtórzenia takich zachowań. Mimo wszystko chciałbym wyrazić moje głębokie rozczarowanie swoją osobą i przeprosić wszystkich, którzy stracili do mnie zaufanie, a przede wszystkim chciałbym przeprosić całą pokrzywdzoną. Przepraszam. I co do tej sytuacji i przeprosin, które się pojawiły, ludzie wydają się być trochę bardziej wyrozumiali. Między innymi pod jego najnowszym filmem pojawiają się takie komentarze jak: wykazało się naprawdę dużą dojrzałością w stosunku do całej tej dramy i oczywiście tej dziewczyny. Każdy popełnia błędy. Każdy ma coś za uszami, czego żałuje i się wstydzi. Grunt to wyciągnąć wnioski na przyszłość. Rezi publikuje story z poważnym zdjęciem z napisem przepraszam. Swoją drogą prawdziwe znaczenie story Reziego już się wyjaśniło, bowiem okazało się to być baitem, ponieważ na następny dzień ten wstawił kolejny kafelek z Instastory, gdzie stwierdził, że przeprasza za to, że jest totalnym pierdolonym gigaczadem. W następnych storiesach trochę bardziej rozwinął ten temat, mówiąc, że właśnie tego typu sytuacja udowadnia, jak łatwo jest przyszyć do kogoś pewną łatkę albo wrzucić do pewnego worka z innymi youtuberami. Generalnie ma to wszystko wyjaśnić w innym programie. Temat mocno rozwinę w programie, o którym wspomniałem, natomiast teraz takie z najprostszych wniosków i takich szybkich, jakie możecie wyciągnąć, to to, że naprawdę uważajcie, bo w internecie można bardzo szybko kogoś o coś oskarżyć albo jakieś fejkowe screeny powyciągać, więc pamiętajcie, miejcie to z tyłu głowy, nie? Że to, że kilku twórców przyczyniło się do tak strasznej rzeczy, jakie miały miejsce, to jest jedno, okej. Pamiętajmy też, że od tego są specjalne organy ścigania, a nie internet, żeby weryfikować pewne fakty. Natomiast nie można wszystkich wrzucać do worka wspólnego, bo jeden influencer coś tam zrobił, nie? To miejcie to z tyłu głowy, bo to jest chore, co się dzisiaj dzieje
I do tego wszystkiego też tyle trzeba podchodzić z dystansem, pamiętajcie. I faktycznie Rezi w swojej wypowiedzi ma faktycznie rację. Tak naprawdę po prostu puścił baita w tej sytuacji, a jednocześnie powiedział kilka mądrych słów. Aczkolwiek w wyniku tego jemu także się oberwało od pewnych osób. Między innymi różne wyrazy niezadowolenia są pokazywane przez pewne osoby na TikToku, którzy nagle pojawili się poddając pod wątpliwość jego zagranie z wstawieniem storki "przepraszam co do tak poważnego tematu". I no, dość mocno się ludzie podzielili w tej kwestii. Jedni twierdzą, że to złe i nie powinno się żartować w takich sprawach, natomiast inni uważają, że Rezi po prostu rozluźnił atmosferę. A ludzie na Twitterze, TikToku i całej reszcie ogłaszają upadek polskich influencerów. Między innymi dość mocno zastanawia mnie, ile w związku z prawdą może mieć ten mem. Wardęga mówiący "połączcie kropki" kontra Wardęga, kiedy spowodował efekt domina i rozpętał początek upadku polskiego YouTube'a. Ja nie chcę nic mówić, ale możliwe, że nie wiemy jeszcze wszystkiego. Myślę, że ludzie będą dalej kopać, będą poszukiwać kolejnych brudów na YouTuberów, będą schodzić jeszcze głębiej i głębiej. Myślę, że na przestrzeni najbliższych dni co jakiś czas będziemy dowiadywać się czegoś nowego, ponieważ dowiadujemy się cały czas. I patrząc na to, co dzieje się obecnie, mam wrażenie, że dopiero niebo zaczęło pękać. Tak czy tak, podsumowując. Wszystko rozpoczęło się z sprawy Stu, ludzie zaczęli kopać, łączyć kropki, wysnuwać różne teorie, a wszystko na ten moment zakończyło się wywiadem z rzekomą ofiarą Stu, która to na przestrzeni długiego wywiadu pokazała pewne konkrety, w tym screeny z korespondencji ze Stu, które wydarzyły się w 2014 roku, kiedy dziewczyna miała 14 lat. Wiadomości były totalnie nieodpowiednie, a Stu miał wówczas pisać ze swojego konta, które obecnie jest już usunięte. Następnie doszło do wysypu kolejnych wiadomości o innych podobnych alarmujących sytuacjach, w tym m.in. miejsce miała wielka drama z Gargamelem, kiedy to jego była dziewczyna Laura pokazała różne toksyczne sytuacje z ich związku, kiedy to Kuba zachowywał się nieodpowiednio, był wobec niej agresywny, stosując przemoc psychiczną i, jak słuchać na nagraniach, fizyczną. Gargamel odniósł się do całej sytuacji i obecnie obserwujemy wielki koniec jego persony w internecie. Wyszła także sytuacja z Lakarnumem, który będąc pełnoletnim pisał z 16-letnią dziewczyną, wysyłając jej całkiem niestosowne wiadomości. Aczkolwiek ten przeprosił za swoje zachowanie, odniósł się do całego tematu i ludzie przyjęli to trochę cieplej. Ponadto rozmaite brudy wypłynęły na Gonciarza, Miksera, nawet na Wardęgę czy Boxdela. I to najpewniej jeszcze nie koniec. I w tym momencie jeszcze nim zakończymy. Pamiętajcie, sytuacje, które teraz zaszły, czy to domniemana akcja ze Stu, czy to akcja z Gargamelem, DJ-em Palasidem, całą resztą, tylko i wyłącznie utwierdza nas w przekonaniu, żebyśmy nie wierzyli temu, jaki dany twórca jest w internecie, temu, na jakiego się tam kreuje, ponieważ jego postać stworzona w internecie może mocno różnić się od tego, jaka ta osoba jest w rzeczywistości. Pamiętajcie również, że jeżeli kiedyś staniecie bądź już stanęliście przed jakąś formą niebezpieczeństwa w internecie i czujecie się pokrzywdzeni przez coś, to nie bójcie się o tym mówić. Na pewno w wielu sytuacjach nie jesteście sami i na pewno zostaniecie zrozumieni, a jednocześnie również, jeżeli byliście świadkami czegoś bądź wiecie o czymś, to również nie bójcie się o tym mówić, bo kiedy ktoś zachowuje milczenie, to daje ciche przyzwolenie na robienie złych rzeczy. Pamiętajcie o tym i trzymajcie się, bo to, co zaszło ostatnio w internecie, jest przerażające i na pewno każdy z nas powinien mieć z tyłu głowy to, że nie wolno milczeć w takich sprawach. W skrócie, w ten właśnie sposób polski internet wyglądał na przestrzeni ostatniego tygodnia. Jak wspomniałem, myślę, że to jeszcze nie jest koniec i dowiemy się jeszcze konkretnych rzeczy, a wątki, które już zostały rozpoczęte, doczekają się swojej kontynuacji, a może nawet zakończenia. Wszystko to będziemy obserwować na przestrzeni najbliższego czasu w polskim internecie. Pamiętajcie, że kiedy oglądacie kogoś w internecie, kogoś, kto kreuje się na kogoś fajnego w internecie, na fajnego mojego gościa, niekoniecznie zawsze musi tak być i musicie mieć to z tyłu głowy, ponieważ bardzo często osoba, którą widzicie tylko i wyłącznie na ekranie swojego komputera bądź telefonu, może się okazać kimś zupełnie innym w rzeczywistości. Pamiętajcie o tym i nigdy nie wierzcie ślepo influencerom, youtuberom bądź osobom, których po prostu nie znacie, ponieważ prawda może być zupełnie inna i bardzo szokująca. Tak czy tak, myślę, że ostatni tydzień w polskim internecie można by wprost określić upadkiem bądź końcem polskich youtuberów.